Ale że znowu? Ja pierdzielę. Możemy wystartować? Może jest chyba... Działa czy nie? Czekaj, działa czy nie? Nie no, działa. Działa. Po prostu... Nie bejtujcie z takimi rzeczami, bo oni bejtują kojarzą. Po prostu dostał impostora, dlatego się załamał, diabełu. Bo nie chce grać z taką klasą. Kinda sus. Lubię, jak dodajemy nowe klasy do gry. Szkoda, że ich nie ma. Albo nie wiem, że nie zrobiłem kluczyka. Szkoda, że ich nie mam. Poczekamy sobie na kogoś. Ale że już diabeł nie żyje, ja sobie jego wziąłem. Okay. Znalazłem ciało diabła. Ale że diabeła zabijać po tym, jak narzekał na swoją klasę. W górnej dekontaminacji. Za dużo narzekał. Okej. Karigoda był również w... Karigoda był na skanerze. I ja byłem z Kukim w medyku. Byłeś? Ja teraz już byłem. Wcześniej był Mandzio, ale Mandzio wybiegał. Tak. Ja byłem przy światło. My się z Kukim przyjaźniliśmy, ale potem światło zgasło i go nie mogłem znaleźć i znalazłem Karigodę obok skanera. Dobra, w takim razie co, Magic to jest Karigoda Graf, Mandzio i tak? Diabeł, tak? Ja z Patką jesteśmy na jakie pytanko, Karigoda? Czy nie ma pytanko? W lewo. Tak. No to w takim razie to jest Mandzio. Yeah. Bo widziałem jego kroki, moi drodzy, jak wbiegł do specimen roomu. Nie, zły z ciebie egzekutor. Nie, no powaga, widziałem jego kroki. Niemożliwe jest to Karigoda. Widziałem jego kroki, żółte kroki wbiegały do specimen roomu. Okej, okay, a Mandzio w takim razie gdzie jesteś? Jestem pod elektrykiem, kończę lodzika. Skończyłem go właśnie, miałem iść odkliknąć. Czy... Pod elektrykiem? Ale przecież ktoś mówił przed chwilą, że byłeś w medzie. No był przecież. Byłem na samym początku, zrobiłem dwa taski i wybiegłem. Jakie dwa taski zrobiłeś w takim razie, że tak szybko byłeś w stanie pobiec na lodzika? Zrobiłem temperaturę, po czym miałem teleskop i na teleskopie miałem planetkę, ta, która się od razu pojawia, ta brązowa z odłamkiem. A ile temperatura była? Możesz mi tylko przypomnieć, proszę, czy... Minus 28. Czy lodzik nie jest dwusegmentowy, że najpierw go musisz zrobić, a potem przełączyć w medzie? Ale ja nie przełączyłem w medzie, tylko poszedłem zrobić lodzika dopiero później. Jako pierwsze zadanie poszedłem zrobić medzie. A którego lodzika poszedłeś zrobić? Tego obok wiertła, czy tego przy lawie? Robiłem zrobić tego lodzika, który jest pod elektrykiem, który jest obok dziury. Ale wiecie, co Mandzio mógł też zrobić? Czy widzi ślady morfoga jako kolor, jak się zmienia? Jak możliwe, że widzi? Nie, ale wiecie, co mógł Mandzio zrobić? Ale wiecie, co mógł Mandzio zrobić? To się w takim razie wykluczmy. Mandzio mógł jeszcze wybiegać, wybiegając z meda, mógł zamiast wybiec z mega, tak, biegł w dół, wykoczył do Venta, zabił i pobiegł do specimena. Mandzio bardzo lubi ten movement, bo on bardzo lubi zabijać wyskakując z Venta właśnie w medzie. To jest bardzo prawda, jest Blady, ale nie robiłem tak od kilku miesięcy praktycznie. Nie, bo ostatnio było. Kiedyś to robiłem, ale nie robiłem tak od kilku miesięcy. To jest bardzo dobra dedukcja, Blady, natomiast myślę, że i tak możemy jakoś to wykluczyć. Mamy w medzie Grafa, Kukiego i Karigodę, którzy siedzicie razem. Ja akurat z Patką siedziałem w weaponsach praktycznie całą rundę. Mamy Blady, Mitrix i jej biego, nie wiem gdzie wy byliście, więc musicie nam cokolwiek dać, żebyśmy... Ja mogę powiedzieć tak, że teraz biegałem do elektryka. Ja wbiegłem, Mandziu, ty wbiegłeś do medyka na samym starcie rundy? Nie, byłem jako jedna z pierwszych osób. No tak powiedział. Okej, ja miałem taki dziwny movement. I wybiegłeś którędy z medyka, żeby zrobić... Głównym wejściem. No to pierdolisz głupoty, bo ja wbiegłem potem i Kuki ani ja cię nie widzieliśmy. Czyli musiałeś być wentem, to jest jedyna logiczna dedukcja. Nie no, wybiegłem głównym wejściem, normalnie... Specimenem by nie zdążył, normalnie przecież mówisz, że na dworze skończył rundę. Wybiegłem głównym wejściem i nie wiem, czy właśnie Karigody nie mijałem na głównym wejściem albo kogoś. Czekaj, mam wrażenie, że możliwe, że widział kogoś. Możliwe jest tak, bo teraz... A ja widziałem jego ślady, jak wbiegł do specimenu. Nie no, nie wybiegał. Nie wybiegał, musiał się mnie po prostu stosuj się, nie głosuj ty mnie. Karigoda jest egze i tyle. Nie grałbym egze w pierwszej rundzie w ten sposób. Nie, raczej nie. Karigoda, możesz grać egze w pierwszej rundzie w ten sposób, jak najbardziej możesz. I Mandzio śmierdzi, dwa to głosy, bardzo serem. Ej, słuchajcie, dwa głosy na Mandzio, pamiętajmy o tym. Nie? Mm-hmm. Tak, tak, ja i Karigoda nawet się przyznaję. Mandzio, no może tak, być nawet... Nie chcę mi się całej rozpiski klas robić, to jest za dużo roboty. Dzięki za follow. Dobra. Okej. Okay. Chcieliśmy sobie Bladiego. To jest ważne. No to co? Poczekamy sobie. Co mamy do zrobienia? Kabelki. Robimy kabelki.
Zrobione, idziemy sobie na dół. Batka niech to otworzy. Dzięki za follow. Ok, tutaj są wszyscy. No to co? Zrobiłem? O nie. Dosłownie dwie sekundy. To musiało, ja się go widziałam z twią. Ja witałem sobie. Patrzę. Ale nie wiem, czy ktoś nie miał tego, nie miał założonego, kurczę, kolorku. Czekajcie. Lowersi padli. Karigoda gdzie ciało? Lowersi padli. Więc, czekaj. Karigoda, gdzie jest ciało? Tak. Obok wyrzucenia śmieci, po lewej stronie, pomiędzy butelkami o tym. Ja przed chwilą mówiłam na głos, że raczej nikt nie zabije po tej stronie, bo po tej stronie jest jakieś 6 osób, czy nawet 5, nie wiem, które widzą siebie cały czas, w tak, O2. To jest dziwne, bardzo podejrzane, bo żeby teraz ktoś siebie zabił. Byliśmy ale nie było tak, będzie w sumie nie było z nami na pewno. Kogo z nami nie było? Był Kuki, była Wpadka, byłem ja, był Karigoda. Ja też przebiegłem, idąc w górę. Bladi okay, był, przebiegłeś. Bladi był. Ja byłem wcześniej. Ja byłem przy butelce. Butelkę robiłem. Mandzia, nie byłeś? Kuki robił kto butelkę. Kto był na kołach teraz na dole? Na samym początku naprawiłem nie, ja światła byłem. Z Zachą. Wpadka mnie widziałaś. Wpadką. Później poszedłem, zrobiłem paliwo i teraz w połowie tego, jak napełniałem kanister, drugi, w sensie jak już uzupełniałem tego bank paliwa, zgasło światło, od razu zrezygnowałem i poszedłem naprawić światło i zacząłem je naprawiać. Który bank paliwa robiłeś? W sensie już lewy. Zrobiłem prawy i teraz robiłem lewy. Okej, okay, czyli tak. Jeśli cooldown aktualnie mamy na jakieś 30 sekund, tankowanie i ładowanie zajmuje chyba 8 sekund, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli zrobiłeś też światła... Nie zrobiłem świateł. Nie zdążyłem otworzyć. No to kto meeting zrobił światła? Światła nie są jeszcze zrobione. Światła nie są zrobione. Ja dobiegam. Aha, przecież pierwsze światła otwierałem z tobą i stałem przy tobie i od razu później pobiegłem. No i od razu automatycznie poszedłem później napełnić paliwo, poszedłem zrobić prawe paliwo. Chodzi o to, że mi timingowo się to nie zgadza, ponieważ jeśli zrobiłeś jeszcze te światła, to czasowo by nie starczyło, żebyś... Ale to nie minęło, minęło dłużej, aniżeli 30 sekund. Nie. Żeby tankować drugi bak jeszcze. Czyli na samo tankowanie pierwszego baku i tankowanie zbiornika, żeby zbiec potem jeszcze zatankować ten drugi bak, żeby go przerwać i pójść zrobić światło, to zajęłoby ci więcej czasu, Mandzio. Dlatego mówimy o Mandziu, którego przy kilo nawet nie było. No. Ale wydaje mi się, że to po prostu jest kill. No ale jest Zacha minęło, ale minęło, minęło więcej, aniżeli, minęło więcej aniżeli 30 sekund, to jest po pierwsze, nie wiem ile, bo nie chciałem zegarkiem dobra, w ręku. To musi być od loversów kill, ponieważ o dwa było za dużo. Tylko który więc umarł lovers było, po prostu. To jest osoba, która zabiła drugą tego. Ja zgłosiłem grafa i widziałem jak przebiegał Bloody, ale to było tak obvious zabójstwo, że zdaje mi się, że to był Bloody na przemienieniu. Ale Karigoda, mi też się report pojawił na sekundę, więc mówię, jest Bloody, Karigoda, Wpadka, Mythix, AB. No to chodzi o to, nie, jakie dwa ciała? Ktoś widział diabeła tam w O2? No nie, no nie było, diabeła. Dlatego jestem przekonany, że teraz Mandzio zabił Diabeła. Kukiego też nie było. Nie zabiłem. Ja teraz jestem w elektryku i nie wiem, czy ktoś mnie widział, czy ktoś ja dobiegł, ale... Ja wchodzę do elektryka w tym momencie i ciebie nie widzę. Ja stoję przy świetle. Ja stoję centralnie przy świetle, wydaje, bo otworzyłem panel. Zabił przy was jako morfo, kiedy po prostu trafił w lowersa. No. Generalnie... Bo ciał ma do, nie, ciał nie, nie, do dwie nie. sekundy, bo byłem chyba na mitrasach. O, każdy mógł wziąć pobrać próbkę. Ja zrobiłem na 7, ja skipuję. Ja zrobiłem asteroidy, na 7, nie? Ale to jest Mandzio na miliard procent. Też mi się wydaje, że to jest Mandzio. Karigoda, jesteś egzo. Nie jestem żadnym egzo. Karigoda, jesteś egzo. Było nas tam tyle, a Mandzio jedyny był w takiej wygodnej miejscu, gdzie można się łatwo czyścić, czyli koło storage'a. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra. Odegnijmy sobie tutaj. No i co? Zrobimy sobie przełącznik, cyk. Dzięki za follow. No i co teraz? W sumie to nie wiem, co można by teraz zrobić. Dzięki za follow. Kogo można by było walnąć? Niedobrze. Włączyłbym światła.
Mhm. Dobra, to było dobry place. Rozumiem, że autowołt na mnie poszedł. Tak. Rozumiem. Wiecie co? Dobra, poczekajcie, bo... Najlepiej to jest... Poczekajcie, bo ja mam info z Admina, dosłownie sprzed sekundy. Bo ciało też ma dosłownie parę sekund. No, Mandzio zwentował teraz i równo Zachary był połączony z... Mandzio i AB są, Mandzio i AB. Wszyscy Mandzio są w labie, to raz, dwa. No niestety ja bym głosował też na Mandzio, bo dałem mu shield od początku rundy i nikt go nie próbował zabić, mimo że był sam. O, w sumie racja. Czasu. No, ani razu jest... nikt go nie próbował zabić. Ej, ale to jest bardzo dobry argument. Ja się z nikim, dobra, Mitrix, to ja na to obronę zrobię. Ja się praktycznie z nikim nie mijałem, oprócz Zachy i oprócz ciebie. Zachu, zapalałem teraz światło w tej rundzie, zapalałem światło w tamtej rundzie i oprócz tego ja się z nikim nie trzymałem, zatem nikt nawet do mnie Mandzio, nie podbiegł. Mandzio, powiedz mi, nie, ale teraz się stakowaliście w labie. Mandzio, powiedz mi, czemu wbiegłeś teraz do meda? Ja teraz biegam na rakietę. Słucham? Czemu wbiegłeś do meda? Żeby odcisnąć przycisk ze pierwszej rundy. Pobiegłem, żeby zobaczyć, czy nigdzie tam nie ma ciała, po czym ścisnąłem sobie przycisk, tak, i biegłem, żeby zrobić sobie rakietę. Wydaje mi się, że teraz Zachę i Wpadkę, oni byli połączone miłością, Mandzio teraz znowu zrobi ten sam nie, przycisk. Nie, no poprzednio była miłość, nie mówi teraz. Wcześniej była teraz miłość. Teraz double kill jest w labie. Teraz był double kill. Bloody, wbiegłeś tam i byliście tam we czwórkę i ja uważam, że to jesteś ty i to jest AB. Ej, albo to jest Karigoda, jest Egze, dobra, ty Mandzio i AB jesteście z rajcami. Karigoda był ze mną w adminie, Bloody, dobra, AB, to teraz... Mandzio, no, dobra, to ja Zacha i Wpadka byliście w labie. Karigoda, ty no to... zagłosowałeś tak, na AB, jak światło zostało włączone, to wybiegłem w stronę tego elektryka. W pierwszej rundzie to jest obvious kill Karigoda jakby... jest Egze. Karigoda jest Egze. Dobra, już to słyszeli, Mandzio. Ale Karigoda, ty nigdy nie użyłeś argumentu, że jesteś investigatorem do czegokolwiek innego. Nie miałeś żadnych innych dowodów jako investigator. Nie, Mandzio, raczej miał... Mało prawdopodobne. Przecież nie musisz tego powtarzać. Nie, no to jest dla mnie bardzo argument, że Mandzio pierwsze... zabija w jednym miejscu jest już pointless trochę. Dobra, jest, dobra, no, cicho, olać to. Zabił w tym momencie, a Bloody w poprzedniej rundzie, jak padł na moich oczach Graf, przebiegał obok i prawdopodobnie był wtedy przemieniony na niego albo AB, albo Mandzio. Więc bo jakby Bloody by w tym miejscu tak w ten sposób oczywisty nie ciachnął. I tak samo by teraz się zgłaszał ciało. Więc AB i Mandzio są mordercami, ja zaznaczę, ja Karigoda, on po Mandzio, prostu wykorzystuje to, że ty automatycznie cały czas we mnie strzelasz. Nie, Mandzio, też mi się wydaje, że to jesteś ty. I wątpię, jest, żeby Karigoda, wątpię, żeby był Exe, bo by się nie przyznawał. Dobrze, do tego, Bloody, że jest investigorem w pierwszej Bloody? Rundzie, to jest Exe, to mamy lipę w tym momencie. Nie, Bloody? Ale on nie jest Exe, no, bo Mandzio jest impostorem jest, i by się Bloody, do tego nie jest przyznawał. Jest Exe i od samego początku on prowadzi ten dialog i prawdopodobnie tak się dobrze trafiło, że diabeł był prawdziwym investigatorem, dlatego nikt tego nie kontruje. Jeszcze Bloody, bardzo to dobry... dlaczego podczas drugiego zabójstwa Karigoda nie miał żadnych przydatnego informacji jako investigator? Wiesz, ale jakim dobrym jest argumentem to, co Mitix powiedział, że masz tarczę i nikt nie próbował ciebie zaatakować. A co z moim argumentem to, że z nikim się nie trzymałem i z nikim nie biegałem, Bloody? No to też dziwne, że się trzymałeś sama tak sam. Nie miałem prawa widzieć śladów, bo było zgaszone światło. Ale ty nigdy nie widziałeś nikogo śladów i nigdy Karigoda nie użyłeś argumentu, żeby widziałeś ślady. Ale nie widziałeś nikogo innego śladów. No, ja głosuję tutaj na Bladiego, który mnie odkarza, nie głosuję na Karigoda, który jest Exe. Nie, no, Mitrix, AB, wasza Mitrix decyzja. Ja bym na AB'ego dał już dawno Mandzio. Nie, no musieliśmy na Mandzio zagłosować, bo Karigoda pierwszy zagłosował na Mandzio. Ani razu nikt nie spróbował go zabić, było dużo was w labie. Dobra. Niedobrze. No trzeba było, dobra, no dwa fragi trzeba zrobić. Myślę, że to jest do zrobienia. Dwa fragi. Został jeden pasek. Trzeba całkiem szybko walnąć tego fraga. No i cóż, no damy radę jakoś. Dobra. Niedobrze. Wiesz co, Bloody chce to zgłosić, a ja nie jestem w stanie nic zrobić. Co tam, AB? Próbowałeś mnie zabić? O, jak a mi po przykro. Co mi zabijanie ciebie? Ja o, tylko za to chodziłem, bo ja zrobiłem AB, wszystkie questy. Że przycisk zacisnąłem. No niestety, AB, czasami tak bywa. No ale... Co no, tego, to co, wyrzucamy AB'ego? No AB, no kto, kogo widziałeś w labie w poprzedniej rundzie? Kogo widziałem w labie? No, widziałem Mandzia, widziałem ciebie, widziałem Zachę, widziałem... Nie widziałeś w labie? To tak, bardzo ciekawe. Byłeś w labie, tak, dobra, widziałem cię. Te no co, no przecież cię widziałem, no wytyfy.
Czy to wpadka? Nie mogliśmy widzieć, bo całą rundę byliśmy w adminie, no. Czy to wpadka? A może to... A, może kolory mi się posrały. Nieważne. No. Już. Już wszyscy i tak na mnie zagłosowali. Ale to i tak nie było, nie było opcji. Jak, ale, jak teraz... Sorry, Bandzio, ale bez kitu cię widziałem. Jak ale teraz nie po było, prostu... Nie, po prostu to był maksymalny możliwy pech, że jedyna osoba, która pobiegła za mną, to był Investigator. Jaka Bandzio, żyje szansa na to? A ten, a Mandzio, a zrobiłeś ten stałem, tak jak mówiłem, że przez węcza nie, Bloody, jak zawsze nie miałeś w ogóle racji z tym killem, który niby ja zrobiłem. Absolutnie nie. A, i z moim wyjściem również nie miałeś. Naprawdę, proszę. A nie co, dawajcie argumentów, że ktoś gdzieś zabija, bo już no... Lasik? No dobra, ja to jest takie... No lasik, ale lasik, to Zacha ucieka i Blaki wbija. Znaczy, ja uciekłem też. Ale zaraz ej, weź się na ostatnie 15 minut, proszę. To pierwszy powie butla z gazem dostanie hosta. Będę wygrał, no, butla z gazem! Butla z gazem. Butla z gazem. To jest kosmos. Jabełek. Nie, tak no, zawsze. Naprawdę. No chodź, ciebie. No to tak padło. Nie, to nawet nie o to chodzi. Ja cały czas padam jako pierwszy i gram crewmate'em mimo tego wszystkiego, nie? Chodź, mi się nie chce topowo. Uciekam, już mam włączone smash brosiki. Dziękuję bardzo. Arko. Ajajaj. No nieźle. Pierwszy raz. I to jeszcze z Kukim. No nieźle. A że ja mogę... A, bo jestem... A, jestem impostorem i jestem z tym... Jestem z... Kukim. Jezus, jestem impo i jestem... O nie! Karigota. O nie! Czemu? Loving impostor? Ja pierdzielę, ale do dupy. Ale do dupy. Siema. 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 Maciuro, ty, naprawiłem kurwo, światło. Kurde, ale ostre słowa. Bezgodności. Ty największa szujo, jak ty śmiesz. Przyjść w ciele martwego Blackiego i mi zabić Mindrixa spod nóg? O, ty, ej, to nawet zabawne. Kurczy byku, bez o. Ej, to nawet zabawne. Naprawdę. A kto żeby tak zrobił? Coś co? Takiego trzeba być hieną bez godności. Co się stało? Kuki! Ty ja? Jesteś taki, który byś to zrobił! Ale ja jestem fanmin robię! Tak, widziałem Bladiego! Widziałem Bladiego! Bladi wykonuje z pasywą rumu! Gdzie jest ciało? Ale to pewnie Morphing! Ciało jest w komsach! Kuki jest sztywnym gitem, który by się nie bał zrobić takiego niecnego no, zagrania. Nie, ale to bo nie on ja. Wie, że zostaje prawilniakiem mimo wszystko. Widziałem Bladiego, jak wychodzi ze specimen roomu. Przed chwilą. No tak, generalnie ja jestem, no, przykry, Kuki przebiegał przez admin rooma, bo ja tam nie znałem. No, ja Kukiego ale całkowicie kim? randomowo całkowicie go skończyłem. Nie, to nie ma żadnej podstawy w sensie. A, myślałem, że faktycznie nie. Bo a, po prostu miałeś impuls, tak? Miałeś impuls. Impuls, no, wiedzę się o tym. Kto byłby takim ohydnym graczem, który mógłby zrobić aż takie niecne zagranie? Ja wiem, ale jest, nie powiem. Trzeba się wyspowiadać po tym. Pytanie, to albo ja, jest... albo ty, Kuki. Mandzio, gdzie jest ciało w ogóle? Nie, jeszcze są tacy tutaj, Mandzio. Myślisz o nim? Myślę o nim. O kim? Głosujemy na niego? Nie no, wy będziecie głosować na niego. Wy jesteście jacyś ulani. Głupi jesteście. Jest Kuki, jest broni jest mnie! Bronię cię! To nie! Dobra, nie no, skipujemy to sobie. Ja skip na zawsze robię, bo o czym się spodobało. Ale rozumiem, że w takim razie Mandzio był fake black i kill, tak? Tak, no jest kill. Jeszcze tyci szansa, że byli loversami z Mitrixem. Okej. Okay. No, w sensie, no. Jak miałaby być tyci szansa, jeśli gwiazda. Ty widziałeś się z fake blackiego, który za to zabił. Nie? Jesteś ty! Oj. Ciężka sprawa. Przewalone! Jest być impostorem w miłości! No w ogóle schowajmy sobie te taski, bo mi to niepotrzebne jest.
Impostor w miłości. Trzeba bronić miłość. Miłościową. Czemu? Co jest? A bo on się zmieni w Kukiego! Jezu, nie! Czemu? Why? Kuki! Kuki! Nie! Kuki! Skłoś to przecież dobrze! Maciu, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ktoś już upoli mo... Aha! Oni już nie żyją! Okej, that's fine. No to co? O kurczę. Opowiem może, jak to było. No proszę, Kuki, słucham. Byliśmy sobie tam po lewej stronie, z Mandzią sobie biegaliśmy i na górny reaktor z lewej strony poleciały 4 osoby. I tam był Zacha, był Karigoda, był Blood i jest Mandzio. Okay. Ja teraz biegnę sobie, bo mówię, zgłoszę sobie przycisk, bo widziałem, że ktoś się spolimorfował i zamienił się we mnie przez okno. No i tak idę, patrzę, jest obok mnie Karigoda, jest obok mnie AB. A 2 osoby nie żyją. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja robiłem prawy reaktor. Tak, ze mną. Tak? Mhm. To kto zabił? Mandzia i Bladiego? Czyli w takim razie rozumiem, my że... My właśnie podbiegliśmy do ciał, stoimy nad nimi i próbujemy je zreportować, ale w tym samym momencie... Jest gdzie jest Bladi? Ciała obydwa leżą przy sobie, na lewym teraz reaktorze tak, Kuki, przy dłużę. W takim razie rozumiem, że jak był reaktor, to ty teraz poszedłeś naciskać przycisk zamiast zrobić reaktor? Jak się patrzysz przez okno? Patrzyłem przez okno, 4 osoby tam były, to po co miałem tam iść? Ale czy widziałeś swoją kopię, tak? Ale ja to... Tak, widziałem swoją kopię. No to w takim albo razie to, jest to musi być Karigoda i AB, albo to jest Zacha i Wpadka. Nie, to dla jest Karigoda. Gadacie teraz. Dla mnie to jest Zacha i Karigoda. Nie no, jakby to jest... Kuki. Jeśli wy byliście po prawej, ja byłem po lewej, Zacha i AB w tej gromadce. Nie no, czemu mnie? To nie jest AB, to nie jest AB, AB'ego nawet tam nie było. Ej, nie, co ty gadasz? Ja głosuję na AB'ego, bo to jest po prostu... Przecież AB'ego nawet tam... Dobra, wołdzaka. AB'ego nawet nie było przy reaktorze. Mówię wam, że to był reaktorze. No chyba sobie robicie jaja w tym momencie, no. Czy to jest najłatwiejszy winterer? Ej, jak? Kozackie to było, kozackie. Bardzo Kuki dobre, zwłaszcza, że jestem jesterem. Miłość musi zwyciężyć! Nie! Co? Co? Kuki! Nie! Miłość zwycięży! Ja też tak myślałem! Jeśli chciałeś wygrać jako miłość, to trzeba było wygłosować drugiego impostora, czyli Karigodę. No, może w ogóle... Ale ja właśnie myślałem, że Karigoda jest jesterem. Ja myślałem, że Karigoda jest jesterem. Ale Karigoda nie zagłosowałby na siebie. Karigoda nie zagłosowałby na siebie. Impostor połączony z miłością... Od razu impuls. Jeśli chciałby miłość połączyć z impostorem, no, trzeba Gierka, było... Gierka pod YouTube zajebista. A najzabawniejsze jest to, że nawet nie zagłosowałem na siebie. Ale nie zachowywałeś podejrzanie, Zacha, w sensie ty grałeś jeszcze... normalnie jak zawsze, no.